Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja jestem Oskar dla przyjaciół znamych OSKI. Witam na kanale YouTube OSKI Lives na Spotify w formie audio i wideo oraz na platformach podcastowych w formie audio. Dziękuję wszystkim Państwu za komentarze, za polubienia, za to, że razem ze mną spędzacie czas na moich przemyśleniach i komentujecie. Niestety, jak dobrze wiecie, z ostatniego odcinka troszeczkę mnie choroba dopadła przeziębienie i nie byłem w stanie nagrać odcinka o Waszych komentarzach pod poprzednimi moimi materiałami. Wrócę do tego. W tym tygodniu będzie też powstanie nowa seria na YouTube'a o Formule 1, ponieważ zbliżamy się do tego do mistrza do pierwszego wyścigu Formuły 1 dlatego chcę w tym roku też poświęcić czas na ten sport, który jest bardzo bliski mojemu sercu i bardzo chcę przygotować materiał od strony technicznej i nie tylko związany właśnie z Formułą 1. Natomiast dzisiaj, cóż, dzisiaj kolejny odcinek The Last of Us, gdzie będą spoilery, więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze kolejnego odcinka, to zapraszam najpierw go obejrzeć, a później zapraszam tutaj do mnie ponownie, abyśmy mogli sobie wspólnie go skomentować. Ja e, będę spoilerował, będę opowiadał, co się wydarzy. E, będę też zadawał pytania. Dlaczego jest taka cisza w internecie po ostatnim odcinku? Co się stało? Gdzie to oburzenie? E, czyli tak może być? A to, co się wydarzy w odcinku trzecim nie może być? No cóż. Szanowni Państwo. zapraszam na kolejny odcinek podcastu. No cóż, zbliżamy się coraz bardziej ku końcowi tej przygody Joela i Eli w serialu The Last of Us. Już mamy za sobą odcinek siódmy, Pozostały jeszcze dwa odcinki z tego, co się orientuje. Tak trochę szkoda, że 9, a, nie, a nie, nie zrobili 10 albo 12 na przykład. No ale cóż, taki plan. Tak zrobili, i mam nadzieję, że drugi sezon nie będzie sezonem, który będzie odzwierciedlał drugą część gry. Liczyłbym jednak na jakąś historię taką między pierwszą a drugą częścią, uzupełniającą, ponieważ jest możliwość, mają taką możliwość, i wtedy ewentualnie trzeci sezon, żeby był przykładowo odzwierciedleniem drugiej części gry. A kto wie, czy może czwarty sezon, jakby wyszedł na przykład równo z grą, z, nowym, z, nowym, z, nowym, z nową częścią gry, to już w ogóle by była orgia dla fanów takich jak ja przynajmniej. I teraz wracamy do siódmego odcinka, w którym Joel leży na podłodze w jakimś budynku, w jakimś garażu, gdzieś tam sobie leży i dogorywa. Jego dni są wręcz policzone, tak się przynajmniej. Wydaje. I Joel błaga, żąda, wymaga od Eli, żeby odeszła, żeby dalej kontynuowała misję. Powiedział jej, w jakim kierunku ma podążać, więc można powiedzieć, że jest to ten moment, w którym nasi bohaterowie się rozstaną, w którym Joel będzie dogorywał swoich ostatnich dni, godzin. W tej piwnicy, aż w końcu, na skutek wykrwawienia tego wszystkiego, umrze, a Eli dalej będzie podążała własną drogą. Jednak, zanim będzie podsumowanie tego odcinka, twórcy zapraszają nas w podróż do świata przed wydarzeniami przed podróżą naszych bohaterów czyli do Eli, która, jak się okazuje była w szkole wojskowej. Jednocześnie rzecz biorąc, e, jako że Eli nie jest taką potulną dziewczynką, a jest raczej osobą, która jest e, dosyć bardzo wygadana, ma odpowiedź na każde pytania. Pyskatą, a może tak to określę, będąc osobą pyskatą, e, nie ma zbyt wielu przyjaciółek. W tej szkole wojskowej, bo jak widzicie, jak zaobserwujecie, zobaczycie, jest to szkoła wojskowa, gdzie szkoli się kobiety, szkoli się dziewczęta, po to, aby później wykonywały różne zadania. I to jest, to nie są świetliki, no bo świetliki to są ci rebelianci, można by powiedzieć. Natomiast tutaj mamy wojsko, czyli mamy oddziały, które pilnują porządku jeżeli chodzi o kwestie związane z dalszym życiem ludzi w tym świecie postapokaliptycznym. No bo nie ukrywajmy, że nawet jeżeli powstają gangi w takich światach, to Gang też ma swojego przywódcę, Gang też ma swojego szefa. Pamiętamy chociażby odskakując na chwilę The Last of Us, wskakując w klimat The Walking Dead. Tam był Nigan, Nigan był ten wielki, potężny Niganowi, nikt nie podskakiwał. To on był przywódcą gangu, to on rządził, a ludzie wykonywali jego rozkazy, więc są zawsze zachowane w takich światach e, pewne poziomy. Ucieka mi teraz jedno słowo, które gdyby to, o matko, nie pamiętam. E, po prostu są zachowane hierarchie, o właśnie, są zachowane w hierarchie. Tak jak w życiu, tak i tutaj, mimo że jest to świat już opanowany przez zarazę, to też są hierarchie, czyli mamy wojskowych, którzy pilują porządku, wojskowych, którzy rządzą i mamy też ludzi, którzy jakoby... Bo części w tym świecie są też Skazani na takie, jakby niewolnictwo, można by powiedzieć, bo ile pamiętacie, w pierwszym odcinku The Last of Us, już w tym momencie, w tym świecie, właśnie kiedy poznajemy Joela, w tym świecie już post -postapolitycznym, w tym świecie, kiedy już stracił córkę, że praktycznie nawet żołnierz mówi, że mógłby go zabić, i praktycznie tu by się skończyło jego życie. Tak to. Tak to mniej więcej wygląda, czyli ludzie o wyjątkowej władzy, ludzie, którzy mogli zmusić ciebie do zrobienia czegoś, czego byś nie chciał. I teraz e, mamy powrót w tym świecie do e, życia sprzed ugryzienia Eli, czyli tak jak mówiłem, e, była w tej jednostce wojskowej, w której oczywiście ze względu na swój charakter, nie mogła się cieszyć wielkim powodzeniem, i nie można powiedzieć, że żeby miała wielu tam przyjaciół czy znajomych. Na początku już samej, na początku historii, którą przedstawiam na autorze, Eli popada w konflikt ze swoją koleżanką. Dowiadujemy się, że nie ma już kogoś, kto wcześniej Eli w jakiś sposób bronił. Tą osobę poznamy później. No, i ze względu na to, że jakżeżby by inaczej, ale Walkmana firmy Sony, znaczy Walkman to jest. Należy tam ta marka do. To, 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 ta nazwa do firmy Sony, więc Walkman firmy Sony zostaje, Eli, delikatnie mówiąc, skradziony. Koleżanka, która uważa się za w jakiś sposób wyższą, lepszą i w ogóle nie wiadomo, jaka ona tam nie jest. Jak to w życiu zawsze, znajdzie się taka gwiazda, której się wydaje, że ona jest najlepsza i wspanialsza. Tutaj też taką mamy. Dochodzi do pewnej potyczki, po czym Eli ją, mówiąc delikatnie, masakruje, czego oczywiście nie widzimy, ale z opowieści pana kapitana, bodajże, wydaje mi się, że to był kapitan, e, można wywnioskować, że koleżanka dobrze na tym nie wyszła. A i kapitan, kapitan tej jednostki, kapitan, który odpowiada chyba też za to szkolenie prawdopodobnie, kapital Kłonk, e, Amerykański Azjata, chyba tak to się, tak jak się mówi Afroamerykanie, to żeby nikogo nie uradzić, to jest amerykański Azjata bodajże. <grym> Tam, nagram kiedyś podcast, też o, podcast, o co ja sądzę o tej po, tak zwanej poprawności politycznej, no bo... Wiele rzeczy wydaje mi się, że działa tylko w jedną stronę, a w drugą niekoniecznie już działa i, i jest wszystko ok i, i należy to traktować i tolerować, jakby że tak ma być, co mi się osobiście nie do końca podoba, ale o tym kiedy indziej będę, e, będę rozmyślał moje przemyślenia. Będą tutaj mówimy teraz o to Fas. Więc kapitan Kwong e, oczywiście e, ma fajne podejście, bo jemu jest żal trochę, Eli, to widać, że on. E, chcę jej pomóc, no ale jeżeli ktoś nie chce sam sobie dać pomóc, nie chce pewnych rzeczy, pewnych kwestii zrozumieć, no to niestety sytuacja jest taka, że nikomu takiemu nie pomożemy. I po tej rozmowie, w której wydaje się, że do, do Eli zaczęło coś w końcu docierać, e, odzyskuje swojego walkmana i przenosimy się, przeskakujemy do nocy, do nocy, w której Eli śpi spokojnie, jednak zostaje w pewnym momencie e, zaskoczona przez mam to jest właśnie ta koleżanka, która, która była w tej szkole, jednak uciekła, i jak się dowiadujemy ta koleżanka też e, przystąpiła do świetlików, stała się jednym e, ze świetlików, a Eli jak gdyby pozostając w jednostce, no będzie, będzie, no jest po tej drugiej stronie tej bariery, można powiedzieć, więc cóż, przyjaciółki już tutaj, jak gdyby te przyjaciółki w pewien sposób się rozstaną, można powiedzieć, bo skoro jedna idzie do świetlików i czekają podróż, no to wiadomo też, że. dziewczęta nie mają wspólnej przyszłości. Eee, Rayleigh, czy Relay, e, ja mam, powiedzmy sobie szczerze, problem z e, amerykańskimi, czy też angielskimi i angielsko brzmiącymi, brzmiącymi imionami. Jeszcze po tej chorobie chyba nie doszedłem do siebie, bo mi się strasznie język plącze, e, więc Rayleigh, Rayleigh, Rayleigh będzie chyba poprawnie, e, to czarnoskóra przyjaciółka, e, przyjaciółka Eli, z którą, e, która najwyraźniej też w tej szkole, będąc w tej szkole, ją broniła i stawiała w jej obronie. Czego Eli, m, sądząc, tam było chyba 15 czy 14 czy ile szwów, e, które, które, m, które były potrzebne, żeby złożyć m, tą cwaniarę, e, e, Dają taką, taką myśl, że El jednak już na tym etapie jest taka, że się nie pieprzy. Bo ona nie mówi, tylko ona wali. Nie dyskutuje. Dyskutuje do pewnego momentu. Jeżeli coś jest nie tak, to leci bomba i krótka piłka. Konkretna dziewczyna. Eee. Tak się uśmiecham trochę, bo. bo, bo, bo. Eee. To, co mi się podoba w, w filmach, żeby. Znaczy Wiadomo, że Eli spuściła bombę dziewczynie, i tylko dopiero później, poprzez, poprzez rozmowę z kapitanem Kłongiem, wynika na to, że Eli ją po prostu mówiąc, zmasakrowała e, i dziewucha dostała niezłą lekcję. Więc Eli to takie niezłe ziółko, czyli tak jak mówię, gada, mówi do pewnego momentu, a później ono już przestaje mówić, tylko tłumaczy w inny sposób w sposób odpowiedni do sytuacji, można, mogę tak to określić. No dobrze, w każdym razie nocna pora, Ellie do pokoju wpada Riley, 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 Riley. Przepraszam, wybaczcie. I tutaj zaczyna się opowieść główna. Tak to określę, ponieważ jest to ten moment, kiedy dwie dziewczyny idą do centrum handlowego, co się później okazuje, że to praktycznie będzie ich ostatnia Wspólnie spędzona noc. To jest jeszcze zanim Eli została ugryziona. I o ile nie ma tutaj wiele akcji w tym odcinku, to są jednak momenty, które powodują, że człowiekowi gęsia skóra gdzieś tam staje. Ja Wam powiem tak. Ja ten serial oglądam o trzeciej nad ranem, kiedy on jeszcze, znaczy kiedy się jest pokazany w telewizji, tylko po to, żeby rano nie trafić na jakieś głupie teksty w internecie, żeby nie znaleźć coś, co mi popsuje przyjemność oglądania tego serialu, więc ja o trzeciej nad ranem nie śpię do tego momentu, pójdę na serial, pójdę spać na dwie, trzy godzinki i dalej egzystuję, ponieważ no w ciągu dnia pracuję w mojej firmie, no ale pracuję, więc to nie jest tak, że YouTube płaci mi miliony i ja nie muszę nic robić, mogę sobie spać do południa. No tak niestety nie jest. Więc. W nocy ja. To jest dla mnie najpiękniejszy moment oglądania naprawdę tego serialu. Trzecia w nocy. Nie ma żadnych samochodów, gdzieś tam nie dobiegają do mnie żadne jakieś pierdzenia sąsiadów, jakieś, wiecie, takie sytuacje, które dziś tam w ciągu dnia jest ten ten hałas, który, który zakłóca wszystko hałas generowany przez przez e, ludzi ogólnie, żebyłaś takie jeżdżące samochody. E, ja mieszkam niedaleko też parku, gdzie, gdzie w koszykówkę grają i jak mam uchylone okno, to to słychać i pum 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 pum, pum jak jak grają, więc są takie różne sytuacje w ciągu dnia, gdzie mamy e, Jesteśmy narażeni na taki hałas wywoływany z zewnątrz przez osoby trzecie, ale to w dosyć, mimo że na przykład możemy zamknąć okno, to jednak mamy masę innych rozpraszaczy, jak telefon, jak, który może zadzwonić, jak telefon, to nawet jak wyciszymy, wyciszymy, wyciszy, wyciszymy, no to um, może być problem tego typu, że nie wiem, zacznie wibrować, Włączy się, wyświetlacz i gdzieś to oko ucieka, i człowiek się rozprasza. Ja natomiast o trzeciej w nocy mam wszystko powyłączane. Nic, nic mnie nie rozprasza, jestem po prostu skupiony na tym odcinku, na moim odcinku i już Wam mówię szczerze, że będę szukał czegoś kolejnego, abym mógł sobie w taki właśnie sposób jakoś wypełnić tą lukę pod The Last of Us, bo. Będzie mi tego brakowało, na no jeszcze dwa odcinki, będzie mi tego naprawdę bardzo brakowało. I kiedy jestem w tym świecie, gdzie em, ja mam dosyć duży telewizor Philips z Ambilight, czyli z tymi światłami, które rozświetlają do tego em, kino domowe, em, soundbar i te i, i kolumny, to wszystko, więc ja to staram się oczywiście nie zagłośno, no bo trzecia nad ranem, nie chcę, że później sąsiedzimy molestowali, że tu, w tom, tą kino kinosę robię. Ale wiecie, głos jest tak ciszej, a każde takie pizgnięcie mocniejsze jest na wyższym poziomie. I to też sprawia, że momentami człowiekowi też aż podskakuje. Więc nawet jeżeli człowiek jest zmęczony na przykład trochę i tak, i tak patrzy, patrzy, żeby było, i tak od razu coś bump i od razu serducho uderza mocniej. I są takie momenty właśnie w tym odcinku też. Że to serducho gdzieś tam wyskakuje na chwilę z orbity i, i, i dla mnie jest to niesamowicie przyjemne. Ja nie lubię horrorów, nie lubię takich filmów bardzo strasznych, nie wiem, piła, czy tam inne rzeczy, które mnie strasznie nie, nie, nie kręcą, nie podniecają. No ale cóż, The Last of Us to jest zupełnie inna historia. I moi drodzy, to, do czego też zmierzam, do tego momentu, w którym e, no, właśnie, zastanawiałem się, czy gdzieś w internecie będzie e, zadyma, ale jakoś tak nie widzę. Widzę, że to wszystko przechodzi tak cicho. Historia Franka Bila była tak rozwalana w internecie, a tutaj, kiedy mniej więcej w pewien sposób można powiedzieć, poznajemy seksualność Eli, cisza, nikt nic nie mówi, nikt nic e, w żaden sposób jakoś tam nie komentuje, nie ma. Jakiegoś wielkiego hejtu, powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Bardzo zaskoczony. No bo jednak myślałem, że skoro działa to w jedną stronę, to zadziała też w drugą stronę. Do czego zmierzam? Zmierzam do sytuacji, w której Eli całuje swoją przyjaciółkę. I jeżeli obserwowaliście to w sposób e, taki, znaczy zwracacie uwagę na szczegóły to widać cały czas w tym odcinku, jak Eli patrzy na swoją przyjaciółkę, e... jak ją postrzega, e... moment, kiedy Rayleigh podnosi maskę i Eli taka cała, aż widać, że w niej buzują, nie wiem, hormony cokolwiek, co? ale to jakieś uczucie takie wyjątkowe do tej przyjaciółki. I w tym momencie jest bom, ich usta się spotykają. Jest namiętny, delikatny, trochę niewinny, trochę, trochę winny pocałunek, który, który, no. wprowadza chwilowe zakłopotanie, ale. Później, jak gdyby wszystko tak jest, lajtowo. Okej, okay, nic się nie stało, nie martw się mówi Rayleigh. Do Eli. Jest okej, okay. git w porządku i można by powiedzieć, że żyli długo i szczęśliwie, ale niestety nie będą żyły długo i szczęśliwie. Bo to jest dramat, to jest tragedia. To nie jest film, to nie jest serial, w którym wszystko kończy się pięknie. To nie jest serial, w którym. Wszyscy żyją długo i szczęśliwie. To nie jest serial, w którym każdy będzie szczęśliwy, zadowolony. Niestety, to jest serial, w którym każdy musi tracić kogoś bliskiego. Każdy musi stracić kogoś bliskiego. Tak jak Joel stracił test. Tak samo tutaj wskutek ataku. Bo no, niestety poznajemy właśnie tam historię, jak Eli została ugryziona i ona jeszcze w tym momencie nie wie, że jest odporna i powiem wam szczerze, że normalnie, nie gęsią skóry, jak to e, wszystko było pokazane, aż mnie gdzieś tam ścisnęło na chwilę, e, zwłaszcza kiedy jest ten moment, gdy najpierw jej przyjaciółka Kareli widzi, że ona jest ugryziona. Po czym sama pokazuje, że też w rękę, w dłoń została też, też ugliziona. I praktycznie dziewczyny w tym momencie wiedzą, co je czeka. Wiedzą, jaki los je czeka, co się z nimi stanie. Ale El jeszcze w tym momencie nie wie, że ona to przeżyje normalnie. Że jej tak naprawdę nic nie będzie, bo jest odporna. I nie wiem, czy nie wrócą autorzy w następnym odcinku jeszcze do, do, do tej sceny, nie wrócą do tej akcji, z tego względu, że nie wiemy, co się stało z jej przyjaciółką. Wiemy, że na pewno się przemieniła, ale jak zginęła? Czy Eli musiała ją zabić? No właśnie. I, I kto wie, czy w następnym odcinku nie wrócimy do tej właśnie sceny, w której będzie jeszcze pokazana ta tragiczna sytuacja. To, co jest, co jest piękne w tej, w tej całej tragedii, można powiedzieć, że kiedy już przeskakujemy do świata normalnego, to widzimy, że Eli nie może żyć bez Joela i Joel nie może być żyć bez Eli. Zwłaszcza kiedy ona usiłuje coś znaleźć, czym będzie w stanie go ocalić i moment, w którym oni ściskają sobie dłonie. To jest tak wymowny moment. To jest po prostu coś wspaniałego. Uuuh. Powiem szczerze, że to był, to był fajny odcinek. To był fajny odcinek z tego względu, że poznaliśmy historię Eli, poznaliśmy historię jej zarażenia, poznaliśmy też Elio od drugiej strony, poznaliśmy troszeczkę też seksualność Eli. Natomiast, czy ona jednak będzie. 100% lesbijką, czy ona może jednak jest biseksualna, czy może jednak w jej życiu zagości jakiś mężczyzna, jakiś e, partner, chociaż na chwilę? No cóż, sądzę, że w tym sezonie się o tym nie dowiemy, ale jeszcze wszystko przez nami jeszcze drugi sezon. I cieszę się jak cholera, chociaż wiem, że nie będzie on od razu, że będzie on za jakiś rok, pewnie albo, albo może trochę wcześniej, trochę szybciej. Ale powiem Wam szczerze, że takich seriali chciałbym więcej. Właśnie takich seriali na poziomie. Seriale, które wciągają. No cóż, za nami siódmy odcinek. The Last of Us, gdzie poznaliśmy historię Eli. I na sam koniec można powiedzieć takie przypieczętowanie tego, że jednak Eli bez Joela i Joel bez Eli. Nie będzie to już to samo. Więc to z pewnością jest powoli wprowadzanie do tego, co się wydarzy w następnych dwóch odcinkach. Na które Was zapraszam? I zapraszam do kolejnego odcinka podcastu, oczywiście. I zapraszam też w tym tygodniu na kanał na YouTubie, gdzie będę starał się za zacząć wrzucać pierwsze produkcje związane z Formułą 1 od techniki na ten sezon e, poprzez komentarze kolejnych wyścigów. Jeszcze co jeszcze zobaczymy. Dziękuję Wam wszystkim za wspólnie spędzony czas. Czekam na Wasze komentarze pod tym odcinkiem. I oczywiście w tym tygodniu, o ile znowu coś mi nie dopadnie brak głosu, czy jakieś przyjemnie. w tym tygodniu widzimy się w odcinku, w którym czytam Wasze komentarze. Nareszcie dziękuję Wam bardzo za uwagę, wszystkiego dobrego i. Do następnego odcinka.